Cześć, ja nazywam się Grzesiek i dzisiaj razem z Anią przeszukujemy pole, które znajduje się za moimi plecami. Mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Monety by się mogły zacząć znajdywać, a nie takie rzeczy. Szkoda czasu. Jest pierwszy moniaczek, Ania. No. Centuba chyba. Nie. To jest chyba 2 albo 2,5 centa. Nie, 5. No. Spoko. Wiecznie ciepło dzisiaj. Czyli wieje mroźny wiatr i świeci słońce. Jest moneta numer 2. Że z tym razem w ogóle nieczytelna, a tamta okazała się 1 centem. Na tej nie widać nic niestety. Może być 1 centówka. Wychodzi taki jakiś mały cynkowy. Czyżby to było wojenne pieniążki? Bieda. Na odgadnięcie, co to mogło, albo plomba. Były tu w czasach wojny produkowane takie cęciaki cynkowe. 2 tu jest chyba, 20 by to było. Taki szkrab, takie coś od ciągnika. Proszę bardzo, ile pola. Ania gdzieś tam na szczycie jest. O, taki mały, miniaturowy guziczek. A jeszcze z uchem. Taka. Groszek. To gdzieś taki wiatr, że ciężko będzie coś nagrać lepszego jakościowo. Tutaj chyba trafiliśmy na taką drogę, bo takie jest wzniesienie i pełno jakiejś części budowlanych, jakieś cegły, jakieś kamienie różne takie i w tym gdzieś kolejna centóweczka. Tam to było 1 centówką, to też jest 1 centówką. Wszystko jest takie 1800 któryś tam. Może gdzieś tu pomiędzy będzie srebrna. I już ją mam w ręce. I to jest, co to jest, moniak na pewno to jest, tylko z jakiego okresu, czy będę ja na nim coś widział, jakieś takie pojedyncze wzory się tu pokazują, na pewno, W, albo żeton może H, coś. Jakiś inny jest. No nie wiem. Jakieś wstępne czyszczenie i wtedy będę widział. Trafiliśmy na jakieś śmietnisko. Tutaj jest odbity. A tutaj coś wychodzi. I to jest z krzyżem, to jest te wojenne. 1 cent 42. W ładnym stanie. Czas na podsumowanie. Moneta o nominale 1 cent z 1942 roku, gdy Holandia była pod okupacją niemiecką. Bita z cynku od 1941 do 1944 roku. Nakład w 1942 to aż 241 milionów sztuk. 1 cent 1907 rok, bita z brązu od 1902 do 1907 roku. Nakład to 6 milionów sztuk. 1 centówka z 1878 roku, bita z brązu od 1877 do 1900. Nakład to niemal 54 miliony sztuk. 1 centime, tudzież szentime, kraj pochodzenia, Belgia, bita z miedzi od 1869 do 1907 roku. Niestety nie mogłem odczytać daty, więc jej nakład szacuje od 2 do 5 milionów sztuk. I tym sposobem chciałem się z wami pożegnać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!